Cześć Karolina, bardzo miło Ci widzieć na imprezie ramówkowej. Dlaczego to jest Twoja pierwsza? Tak wyszło. Witam Państwa. Tak się stało, że ja nie do końca jestem osobą, która udaje się na ścianki, na eventy. Poprzednie dwie ramówki miałam zaproszenie, ale poprzez raz wybuch wojny, a wcześniej COVID-a nie miałam możliwości dotrzeć. A teraz wydaje mi się, że w sumie chyba jest najfajniejszy czas, żeby tu się pojawić, bo czuję, że trochę też zawodowo więcej się dzieje. Bardzo nie lubię być postrzegana jako ładna pani przy kwiatku. Konsekwentnie buduję swoje portfolio poprzez na przykład reportaże czy jakieś projekty, w które się angażuję. Więc wydaje mi się, że wreszcie moja obecność tutaj jest uzasadniona tak naprawdę. Przed przejściem do takiego głównego tematu poruszmy taką twoją wpadkę tu na ściance. Wielkie wejście na ramówkę. Tej coś ci się przesunęło, tam fotoreporterzy robili zdjęcie. Mogłabyś jakoś skomentować tę wpadkę? A było widać? Było widać. Dlatego pytam, wiesz, żeby już jutro media miały twoją odpowiedź. Ale to chyba jest śmieszne, bo to nie jest koniec świata, nie? Tak jakby, kurde, takie rzeczy się zdarzają. Nie, właśnie się dowiedziałam. Szok. Wypisał się szok na twarzy. Aleksandra Kostka razem z nami. Nie Tomasz Nowak, Łukasz Nowicki. Nie wiem, co powiedzieć.